Dzień dobry, witam wszystkich. W środę mamy czwarty dzień października. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School. Sprawdźmy sobie sytuację techniczną na złocie. Interwał 4-godzinowy. Tutaj widzimy, że dochodzimy do mierzenia 61,8 ostatniego tego ruchu spadkowego. No i dodatkowo mamy projekcję 1 do 1, czyli potencjalna korekta pędząca. To znaczy ta największa korekta w tym ruchu spadkowym zostaje odłożona od ostatnich dołków, od ostatnich minimów, czyli od trzeciego dnia października. No i tutaj mierzenie FS100 pokazuje nam równość tych fal. Także pierwsza taka ważna zapora podażowa, która nas interesuje, to są okolice 1293-1296, czyli dokładnie to jest miejsce, gdzie występuje ten klaster tych dwóch poziomów, wewnętrznego 61,8, no i projekcji FIBO FS100%.